Kąpiel. Przed kąpielą włóż do wanny matę antypoślizgową, dzięki której pies nie poślizgnie się podczas mycia. Następnie wyszczotkuj czworonoga, aby szampon mógł dotrzeć do skóry na całej powierzchni jego ciała. Zmocz sierść, a następnie nanieś na nią szampon. Temperatura wody powinna mieć około 38 do 39 stopni Celsjusza. Do kąpieli stosuj kosmetyki przeznaczone tylko i wyłącznie dla psów. Kąpiel rozpocznij od ogona, stopniowo przechodząc w kierunku głowy. Wmasowuj szampon przez około 5 do 10 minut. W przypadku małego psa z krótką sierścią użyj około 2 ml szamponu. W przypadku psa dużego z sierścią długą użyj około 30 ml szamponu. Chroń oczy i uszy zwierzaka przed dostaniem się do nich preparatu. Po pierwszym spłukaniu piany i usunięciu zewnętrznych zabrudzeń, czynność należy powtórzyć. Wycierając pupila, nie trzyj sierści, tylko odsącz ją, nawet kilkoma ręcznikami. Pamiętaj, kąpiele szczeniaków wskazane są dopiero po 10 tygodniu życia. Wcześniej szczeniak nie ma odpowiedniej odporności, a jego skóra i sierść nie są przystosowane do nawet najdelikatniejszych kosmetyków.